Siemano widzowie, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szymson i dzisiaj jesteśmy oczywiście dalej w innym wymiarze Palionowa. Ja dalej wyglądam jak wyglądam, ściągnę tą zbroję, żebyście na mnie spojrzeli. No po prostu jest tragedia, ale wiemy, że jest zamek, prawda, tego tutaj Herobrine'a. I słuchajcie, postanowiłem, że muszę tam dzisiaj pójść, ale mówiłem na poprzednim odcinku, że nie pójdę tam sam. Niemniej jednak nie udało mi się z nikim tutaj zgrać tak, żeby móc tam z kimś pójść, więc postanowiłem, że nie mogę dłużej czekać, bo nie chcę tak wyglądać, więc pójdziemy dzisiaj na solową wyprawę. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie pozytywnie. Oczywiście jak zostawicie łapkę w górę i subskrypcję, to oczywiście jest większa na to szansa, więc zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, napiszcie komentarz, a my się oczywiście zbieramy tam i no idziemy działać, tak myślę. Dobra, jesteśmy tutaj i teraz tak, mamy tutaj mapę Palionowa. Jak widzicie, ta mapa totalnie nie jest zaktualizowana. To jest właśnie niesamowite, że ta mapa w ogóle nie została zaktualizowana i ja muszę ją zaktualizować w tym momencie, więc uwaga, biorę tą mapę. Yo, co to jest? Przecież to wygląda o wiele gorzej, o wiele, wiele gorzej. Dobra, weźmy to. Jasny gnid, ja bym musiał teraz przejść się po tych wszystkich miejscach, żeby to wszystko było wczytane, ale zczytamy chociaż to miejsce w tym... To nie wygląda dobrze, to nie wygląda dobrze. Może ja to odczytam na następny odcinek, bo jak widzicie teraz jakby tutaj odczytało to, że ja jakby jestem tutaj w tym miejscu. Jestem dokładnie tutaj. No i teraz ja bym musiał jakby całą tą mapę przelecieć się z tymi mapami, żeby to wszystko załadowało. Ale to naprawdę, kurczę, jak to wygląda strasznie. I całe Palionowo jest nagle jakieś takie czarne. To nie wygląda dobrze zdecydowanie, więc no mega mi się to nie podoba. Ale dobra, w każdym razie nie możemy z tym tak naprawdę nic zrobić. Dziwne, że to jest czarne, a nie czerwone, przecież jest tak dużo tam czerwonego. No ale dobra, jakby nie wiem, to po prostu, chociaż czarnego też jest dużo, po prostu czerwonego jakoś nie szczytuje ta mapa, nie wiem o co chodzi. Nieważne, ale dobra, zajmiemy się tym miejscem. Tutaj to jest miejsce, w którym moglibyśmy się zatrzymać. Są tutaj, prawda, ej, czy to troszkę inaczej wygląda? Czy one mają bardziej rozłożone te ręce? Czy coś mi się wydaje, tylko czekajcie. Nie, może mi się tylko wydaje. Dobra, załóżmy tą zbroję tak swoją drogą, bo w sumie nam się może przydać. Zobaczmy, co tutaj mamy. Tutaj nic ciekawego, tu jest książka, tak? Zaproszenie od Miki, to jest chyba jakieś stare. Mamy tu zbroję jakąś, biorę ją, ona będzie na pewno lepsza. Ona będzie na 100% lepsza. Ej, mam całą zbroję diament. Dobra, jestem ustawiony. Nie biorę tej netherite'owej, bo ja bym musiał ją ulepszyć. Jak widzicie, ja i tak nie mam levela, więc w sumie jest to totalnie bez sensu. Nie bierzemy tego, ale wezmę sobie ziemniaki. Weźmy sobie to żarcie, to się nam może przydać, takie rzeczy. Tu moglibyśmy z tego masę chleba zrobić, ale to mi chyba nie będzie tak potrzebne. Tak mi się wydaje, dobra. O, tu mamy ziemniaki, no ziemniaki weźmiemy, dobra, weźmy tak. Będę pamiętał, że tutaj są jeszcze i że mogę tutaj wrócić po to żarcie. Tutaj jest to. Czy ja coś bym tu potrzebował? Mamy tu TNT, mamy strasznie dużo TNT. Wezmę go ze sobą, może się na do czegoś w końcu przyda, wiecie o co chodzi. A tu mamy weaknessa, weaknessa nie potrzebujemy, to jest akurat niepotrzebne dla nas, w szczególności w dzisiejszym dniu. Ja dzisiaj może być silny, a nie osłabiony. Mamy, ej, mamy 3 poty na weaknessa. Skąd ja mam aż tyle pot tutaj? Tej skrzynki nie da się otworzyć, co ja tutaj miałem, że tego się nie da otworzyć, co to jest? A, nic tutaj nie miałem, okej, no to w takim razie nieważne. Nieważne w takim razie, dobra, a tu zobaczmy jak tu wygląda sytuacja. Tutaj wszystko jest tak jak było, w sumie po staremu. Dobra, ale wiecie co, ustawię sobie tutaj spawn pointa po to, żeby móc w razie czego tutaj sobie, że tak powiem, wrócić. A ja w tym momencie tak, o właśnie, czy ja coś w beczce mam? Nie, nic nie mam w beczce, w piecach, nic chyba nie jest pochowane. Nie, no dobra, czyli tutaj totalnie nic nie ma takiego, co by mi się przydało. Ja z tego co wiem, tutaj miałem przejście w ogóle, no właśnie. I tutaj była skrzynka kiedyś, teraz już jej nie ma. Dobra, przejdźmy sobie tędy do tego mojego laboratorium. No i zaraz się udamy do tego zamku. Kurczę, to będzie wyprawa, ja nie wiem, czy ja chcę tam wchodzić, no. Ale muszę, skoro jest szansa na to, że to właśnie w tamtym miejscu będę mógł odnaleźć arcyklejnot, no to w takim razie chcę tam pójść. Właśnie, chcę teraz przypomnieć, że to się nazywa arcyklejnot, nie? Bo tak ciągle myślałem o tym krysztale leczenia. Dobra, tutaj można przejść do mnie na chatę. Wygląda to strasznie. Czy ja coś w laboratorium bym potrzebował? Właśnie, czekajcie, bo to jest ważne. Czy coś w laboratorium byłoby... Ej, tu było przejście kiedyś, pamiętacie? O! Zapomniałem już o tym miejscu. Okej. Dobra, już nawet nie pamiętam, co tu się działo, to już było tak dawno. Dobra, przejdźmy tutaj do tego mojego domu, ogarnijmy się na tą podróż i pójdziemy po prostu do tego zamku. Wydaje mi się, że jesteśmy gotowi. Tam będziemy mieli naszą bazę, mamy spawn pointa zrobionego, więc jest git. I tam będziemy musieli wrócić, jak już, prawda, jak już ogarniemy wszystko. I tam będziemy się chować, tak mi się wydaje, to jest najlepsze miejsce. Dobra, czy ja coś potrzebuję? Na pewno chciałbym odłożyć rzeczy, których nie potrzebuję. To jest na pewno ważne, bo po co mi tam iść z tyloma rzeczami? Odłóżmy sobie na razie to wszystko, bo to są rzeczy, których nie potrzebujemy zdecydowanie. Fajerwerek nie potrzebujemy, bo nawet nie mam elytry, więc bez sensu brać je w ogóle ze sobą. Mamy to,
Mamy książki, klątwę, dobra, klątwę wezmę, może nam się to, może to się będzie przydawało do czegoś. Wezmę TNT, ale żeby to TNT miało sens, to ja muszę zapalarę ze sobą zabrać, ewentualnie pochodnie tą, żeby mieć jak to odpalić, dobra, jest to, to jest lepsze rozwiązanie. Czy ja coś będę jeszcze potrzebował w takim razie? Łódkę wezmę, na wszelki wypadek jakby trzeba było gdzieś z wysokości zlecieć szybko. Mam wiadro, ale wiecie, mieć łódka dobre też jest takie 100% przynajmniej tego, że się nie zabijemy. Wezmę sobie drugie wiadro na zapas, jakby mi coś tam zniknęło, nie wiem, w lawie, czy nie wiem, czego tam się mogę spodziewać, szczerze mówiąc. Stąd, o, tarczę weźmy, tarcza nam się może przydać, tarcza nam się mega może przydać, więc weźmy sobie tarczę, oczywiście. I co by tu się nam jeszcze przydało? Kurczę, szczerze mówiąc... Szczerze mówiąc, nie wiem. Dobra, szczerze widzowie, przyznam, że mi się tutaj raczej nic to tu już więcej nie przyda. Raczej nie miałem tutaj nic takiego szczególnego, co by mi mogło tu jakoś bardzo pomóc. O kurczę, ja miałem rzeczy w Ender Chestie. Dobra, Ender Chest nie przenosi się na ten świat, to już mamy sprawdzone. O kurczę, dobra, to jest dobrze, że to odkryłem w tym momencie. Weźmy sobie jabłko, czy jestem w stanie sobie zrobić złote jabłka? To by mi się mogło w miarę przydać, tu są jeszcze jakieś rzeczy. Ale tych rzeczy raczej nie będę potrzebował. Ale złote jabłko bym chętnie zrobił, gdybym tylko miał złoto. A ja chyba złota nie mam. Dobra, nie mam raczej złota na pewno. Dobra, więc... O, tu mam jakieś... dobra, może się zbiera? Może się zbiera gdzieś tu? Może coś było? Jest! Dobra, czekajcie. Dobra, mamy złote jabłko jedno. Dobra, jest git. Więcej nie potrzebujemy. Więcej jest nam, że tak powiem, w tym momencie niepotrzebne. Ja lecę w takim razie tam, bo mamy jedno złote jabłko. To już git. Nie idziemy daleko, więc też jest jakby luz, nie? Dobra, teraz najgorsze w tym wszystkim jest to, że tam trzeba wyjść na górę. To jest w sumie chyba najgorsze w tym wszystkim. Więc ja muszę, prawda, tutaj znowu tymi wszystkimi, kurczę, jakimiś dziwnymi miejscami wyłazić na górę. Dobra, wyjdźmy może tędy, tu są jakieś liany, to będzie w miarę szybkie. To nam jakoś pomoże, więc szybko tutaj, dobra, lecimy do góry. Ło, to jest to miejsce. Dobra, to chyba nic cennego nie znajdę, dobra. No, nie zajmujmy się tym, to nie jest ważne. Nie wziąłem pochodni żadnej. A mogłem. Dobra, liczę na to, że tam jakaś pochodnia się znajdzie. Liczę na to, że coś po drodze znajdziemy, jakąś pochodnię, ona by nam się mega przydała. Bo jednak niewiele tutaj widać. Jest ciągle noc, tu jest stała noc w ogóle, widzowie, nie dzieje się tutaj dzień, tu nie ma sensu spać, bo tutaj nigdy ta noc nie mija, to jest, kurczę, o dobra, są pochodnie, weźmiemy sobie jedną pochodnię, to nam wystarczy. Okej, jesteśmy pod tym zamkiem, ej, dobra, to jest straszne faktycznie to miejsce, nie podoba mi się zdecydowanie, ale weźmy sobie tą jedną pochodnię, weźmy ją tak na razie w rękę, niech jest w ten sposób, świećmy sobie, chociaż tu jest dosyć jasno w sumie. Dobra, tam jest zamknięta ta brama, widzę, tam nie przejdziemy, chyba że chcemy przechodzić tam. Czy ja tam chcę przechodzić? Kurczę, no chyba... No raczej tam się chyba jakoś inaczej... Co to?! Okej, dobra, musimy się tam dostać jakoś, nie będę się przez to przekopywał, wiem, żebym mógł. Ale boję się, że tam, że jak to rozkopię, to tutaj się uruchomi jakiś alarm czy coś. Na pewno tam będzie jakiś inny sposób na wejście, jestem przekonany. To jest niemożliwe, że to było jedyne wejście, żeby tak łatwo tam było wejść, więc przejdźmy sobie bokiem może. I spróbujmy tam dostać się w inny sposób. Może znajdziemy jakieś rozwiązanie niżej. Czekajcie, zejdę na sam dół, zobaczcie, zerknijmy. To trzeba wszystko przejrzeć, bo jednak bez sensu jest iść od razu tam. Chociaż może to nie jest takie bez sensu. Dobra, wejdźmy tu, czy nie? Nie chcę tam wchodzić. Może rozwalmy to. Dobra. O, tu jest skrzynka jakaś. Dobra, pusta. Czyli nic tutaj nie ma. Dobra, no tu się alarm żaden nie włączył, jak to otworzyłem. Tutaj też nic nie ma, jestem w środku, ale sobie to rozwalę, bo jestem na szczęście uzbrojony. No i tu coś, tu jest szansa. Nara głupia palionko, dobra, okej. Okay. To jest chyba coś starego, tak swoją drogą. I tu jest jakaś chyba droga ucieczki, tak mi się wydaje. Czy to będzie gdzieś jakaś droga ucieczki? Dobra, musimy o tym pamiętać w razie, jakby trzeba było uciekać. I nie moglibyśmy normalnie wyjść, to tędy sobie uciekniemy, więc tam... Nie wiem dokąd to prowadzi, ale trudno, jest jakieś wyjście, nie będę go teraz sprawdzał. Ale mamy drogę, że tak powiem, ewakuacyjną, w razie czego zapewnioną. Dobra, ogarnijmy tutaj, co się tutaj dzieje. Czekajcie, gdzie ja, skąd ja przyszedłem? Nie, ja stąd przyszedłem chyba. A tu jeszcze z drugiej strony można było wejść chyba, nie? Tu, a nie, tu nie można wejść. Dobra, czyli tutaj nie można. Tu jest wyjście na górę. Czy my chcemy górę zwiedzać? Wiecie co, od góry może być jakieś wejście na tą salę tam. Więc może spróbujmy. Ja też chciałbym tu odnaleźć w miarę wszystko, co jest możliwe. Nie, no to głowa Herobrine to mnie przeraża, nie? Ale dobra, przejdźmy tędy. Tu nie ma przejścia dalej. Okej, a może z drugiej strony. Sprawdźmy drugą stronę. Sprawdzimy, czy tutaj coś się nie kryje. Tam może coś... Kurczę, może by trzeba było pójść na najwyższą wieżę. To są takie miejsca, które warto sprawdzić.
Tutaj, o tu może to jest jakaś tabliczka. Prison Tower. Okej, okay. To jest jakiś, nie wiem co to, kto to napisał. Ale dobra, ten nie może przejść. Gdzie to spróbuję rozkopać. Klatka na pszczołę. Okej, okay. Okej, okay, dobra, zamykam to. Nie chcę tutaj nic z tym na razie robić. Tą dźwignię też odhaczę. Dobra, tędy nie wejdziemy tam na górę. Ale widzę, że rozkopywać jakieś rzeczy tutaj możemy, że raczej nam się nic nie dzieje, jak rozkopujemy. Dobra, nie wiem, nie wiem, gdzie nas to doprowadzi, więc ja może nie będę ryzykował, bo nie wiem, nie chcę tutaj w ten sposób robić. Wydaje mi się, że powinniśmy w tradycyjny sposób wejść. Dobra, wchodzimy normalnie w tradycyjny sposób, gdzieś jakoś od dołu, to musi się tam wejść, dać jakoś wejść. Dobra, zróbmy, o, tu można zejść sobie elegancko, dobra, zejdźmy tutaj. Trzeba tam się dostać do tego miejsca, nie wiem, jak się dostać na górę. Ale dobra, może niekoniecznie tam, no tędy się nie da wejść. Dobra, zejdźmy tam niżej, zejdźmy niżej i zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja. Bo tam jeszcze w tamtą stronę nie poszedłem, więc zobaczmy tutaj. I teraz tak, co my tu mamy? Tu mamy jakieś laboratorium, dobra, to jest skrzynka pusta. Tutaj jest skrzynka, są nożyczki i tabliczka. Weźmy tabliczki, mogą nam się przydać. Nożyczki raczej nie, ale tabliczka może, o, tu jest skrzynka, dobra, nic w niej nie ma też. Dobra, tutaj nie wiem, tam jest złoto w ogóle, chcę go zabrać? Kurczę, zabrałbym to złoto najchętniej. Dobra, ale o, tu jest jakieś coś, wejście boczne. A tu co to jest? To jest jakoś rozkopane? Tu są jakieś mechanizmy porobione. A, to jest to zamurowane miejsce. Ej, to może tu jest jakiś mechanizm zepsuty, dlatego to jest takie zamurowane. Dobra, wejdźmy tutaj. Zobaczmy, jak wygląda tutaj sytuacja. Dobra. Tu możemy wyjść wyżej, dobra, czy tędy dojdziemy do tej sali tronowej? Wydaje mi się, że całkiem możliwe. Okej, okay, mamy ogród. Tu już też kiedyś byłem, tak mi się wydaje. W skrzynkach nic nie ma i to totalnie wygląda na opuszczone. Ale jednak mimo wszystko Herobrine to chyba przejął, tak mi się wydaje. Dobra, jesteśmy wyżej. Idziemy na najwyższą wieżę. Może tam znajdziemy jakieś rozwiązanie tego wszystkiego. Dobra, tu, myk, myk, myk. Tutaj, o, to widzieliśmy to miejsce, stamtąd szliśmy. Tam, dobra, to jest to miejsce, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Tu są skrzynki, puste. Dobra, czyli tu nic nie znajdziemy. Wyjdźmy jeszcze wyżej i zobaczmy, czy tutaj czegoś nie będzie. Dobra, są łóżka jakieś. Skrzynki znowu puste. Nic tu nie ma, wszystko jest opustoszone. Czyli ewidentnie nikt tutaj nie mieszka. O kurde, tu jest ta głowa. O nie, tu są jakieś tabliczki, tu są jakieś tabliczki. Gratulacje spostrzegawczości, kimkolwiek jesteś. O kurczę. W nagrodę możesz znaleźć tutaj jeszcze jedną rzecz, która może ci się przydać. Okej, okay. Czy to jest do mnie informacja, że ja tu mogę coś znaleźć? Czy to chodzi o ten arcyklejnot? Ej, może chodzi o ten arcyklejnot. Dobra, wyjdźmy na tą wyższą, albo tu. To jest ta wieża, tam co była klatka na pszczołę chyba, nie? O kurczę, jak tu jest wysoko. O, tu można wyjść wyżej. Dobra, zobaczmy co tu jest. Skrzynka jest? Pusta. Pusta skrzynka, czyli tutaj nic nie ma. Tu są jeszcze ta wieża, dobra, wejdźmy tutaj jeszcze, spróbujmy przejść. I zobaczymy, co tu jest na górze. No, wydaje mi się, że, kurczę, boję się, że będziemy musieli tam schodzić i się przekopywać tam, że tak ujmę. Nie chciałbym tego. Dobra, tu jest ten enchant tylko. Czy tu można wyjść wyżej? Chyba nie. Dobra, idziemy się tam przekopać. Trudno. Raz, że tak mówi, jak to się mówi, raz grozi śmierć. Czy jakoś tak. Dobra, zejdźmy na dół i zobaczymy, jak to tu wygląda. Zjedzmy sobie szybko jeszcze coś tylko. I teraz tak, skąd ja przyszedłem? Chyba stąd? Czy z drugiej strony? Ej, skąd ja przyszedłem? Stąd chyba. O! Okej, okay, patrzcie, tu jest ten arcyklejnot! Okej! Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Musimy tam się dostać jakoś. Czy tędy się dostaniemy? Kurczę, co to jest za przejście? Gdzie to idzie? No nie, no byłem tu przed chwilą. Gdzie jest... Ej, jak ja tu wyszedłem? Tu gdzieś było zejście, ale ja już nie mogę znaleźć gdzie. Tu nie? Ej, gdzie ja... Jak ja tu przyszedłem? Ej, zgubiłem się tu. Zgubiłem się w tym miejscu. Czy tu? Tu chyba zszedłem. Tak, 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 dobra, tu, dobra. Schodzimy niżej. Tu był ten ogród, tak, schodzimy jeszcze niżej. Nie, to nie było aż tak nisko. Kurczę, gdzie to? Dobra, to jest tu! To jest tu! Udało nam się dojść do tej sali, dobra. Spokojnie, spokojnie. Okej. Nic tu nie ma, jest spokój. To git. A jest to. Jest arcyklejnot! O kurde, dobra, byliśmy tam. Stąd to widzieliśmy. Ej, czy ja to mam zabrać? Boję się, ale chyba zabiorę. No kurde, powinienem zabrać, to mnie ponoć powinno wyleczyć. O kurde, o kurde.
O kurde, co to był za śmiech, co to był za śmiech, co to był za śmiech? Dobra, nie biorę tego, nie biorę tego, nie biorę tego, nie biorę. Jak stąd wyjść, jak stąd wyjść, jak stąd wyjść? Dobra, idziemy dołem, uciekam tym dołem chyba. Nie, tu się schodziło na dół, tu? Chyba tak, chyba tu się schodziło, dobra, uciekam stąd. Nie, słyszałem śmiech jakiś, nie wiem, czy to był śmiech. Ja tu wrócę po to, ja tu jeszcze po to wrócę, ale ja uciekam w tym momencie. Dobra, ja tu muszę przyjść z kimś, sam to jest niebezpieczne. Dlaczego coś się tam zaśmiało, ej? Tak się wystraszyłem.